Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechałam dzisiaj na taki popołudniowy spacer do lasu, no, z taką nierealną nadzieją, że jeszcze znajdę grzyba. Jest to nierealne, no ale marzenia można mieć, łudzić się. Jestem tutaj we wsi Porzecze, które znajdują się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jest to wieś, która jest położona nad Odrą, na terenie krajobrazowego parku Ujście Warty. Są tutaj, znajdują się wydmy i ruszam przed siebie, przełączę się zaraz i będziemy szukać grzybów. Tutaj pochodzę sobie po wydmach z nadzieją, że może akurat nie... Może ja tu jeszcze jestem. No, jest tu jeszcze Agata, także we dwie sobie tutaj dzisiaj chodzimy. Dzień jest dosyć ładny, świeci słońce, ale jest mroźno. Był w nocy przymrozek. W cieniu jeszcze się utrzymuje szron. Do słońca już tego szronu nie ma. To są właśnie wydmy w Porzeczu. No i też tak powiem, że najwyższy szczyt tutaj tych wydm nazywa się, nosi nazwę Monte Cassino. Dlaczego taka nazwa? To powiem szczerze, że nie wiem, ale taka nazwa właśnie figuruje. No jest też dosyć dużo tutaj mchu, chrobotka reniferowego. Nazwa chrobotek reniferowy też wzięła się stąd, że jest to przysmak reniferów. Był on tutaj pod ścisłą ochroną, nie wiem jak teraz, ale był tutaj taki czas, że był on dosyć mocno wytępiony, był zbierany przez ludzi na stroiki różnego rodzaju, jakieś tam ozdoby, wianki. No i trzeba było tutaj nałożyć ochronę, objąć go ochroną. No jest to mech, który dosyć pospolicie występuje na terenie Polski i nie wszędzie jest on objęty ochroną. Ochronę właśnie się nakłada okresowo, miejscowo, tam gdzie jest on zagrożony. No tutaj nałożenie takiej ochrony dało dużo, bo widzę, że on się tutaj bardzo ładnie rozrasta, licznie się pojawia na tych terenach, także no, nałożenie ochrony było uzasadnione. I w zasadzie, czy ona jest jeszcze po dzień dzisiejszy, to tego nie wiem. Przejdę tam dalej do lasu, bo tak jak tutaj, to grzyba na pewno nie znajdę. Tak chodzę tutaj i chodzę, ale grzybów jak do tej pory żadnych nie widzę. Chociaż może jakieś szkielety znajdziemy. Szkielety? No może akurat nie gdzieś nam się jakieś tutaj trafi. Pójdziemy może tutaj w tą stronę, pod tą górkę. Ale nie się na jakąś czaszkę. Na czaszkę? Może coś się trafi. Aczkolwiek teraz drapieżniki nic nie zostawiają w całości. No to chociaż jakiś fragment może. Tutaj jest taki ładny mech. Powietrze dzisiaj jest bardzo fajne. Ups, bo zaraz tu zjadę z tej górki. Jest ona dosyć taka stroma. Te drzewa fajne są, nie? Tutaj przejdę jeszcze
zejdę z tej góry. Może tam w dole coś mi się jeszcze trafi. Tereny bardzo pokopane. Właśnie przez wojsko jest tutaj, tak jak już mówiłam, bardzo dużo tych dołów, pozostałości po wojnie. O, a tutaj pod drzewem leży coś. Można powiedzieć, nasi tutaj byli. No na pewno nie jest to grzyb, ale buteleczka po jakimś mocniejszym trunku. Trzeba tutaj jakoś zejść na dół. Agata, chodź, może tutaj coś będzie. Jak nie grzyb, to jakiś... Może się trafi szkielet. Jest, jakaś kość leży. Jakaś kość leży. Jak się prędzej tutaj nie zwalę z tej góry. Tutaj leży. Tutaj są, jak widać, pokopane okopy. Jest to jeszcze pozostałość po II wojnie światowej. Są mniejsze, większe. No tutaj akurat nie jest mniejszy okop. Tam dalej są linie okopów dużych, w których stacjonowały działa przeciwpancerne, przeciwlotnicze. Ciągną się one aż powiedzmy po siekierki. Odbyły się tutaj bardzo ciężkie walki. No tutaj muszę jakoś przejść. Kości? Aha. No to możemy zejść, zobaczyć tam, co to za kości są. Ja też nie wiem, czy to są kości, może to po prostu jakoś folia. No zobaczymy, podejdziemy. No, z daleka mi się wydaje, że... No muszę tutaj uważać, bo... zaraz może się okazać, że bardzo szybko z tej górki tutaj zejdę. No to zaraz zobaczymy, co tam jest. No i wracając właśnie tutaj do tematu tych... walk, no odbyły się tutaj bardzo ciężkie takie walki. Powiedzmy w okolicach siekierek było forsowanie Odry przez Wojsko Polskie w okolicach Kostrzyna. Forsowało wojsko... Aha, są jakieś kości. O, miednica. No, jest kawałek kręgosłupa. Kości to są chyba piszczelowe, tak? Mhm. Czy, a jakie to są? To masz miednicę, którą sobie wezmę. Bierzesz ją? Biorę. Dobra, to bierz. Akurat jest ładna. Mhm. No i właśnie w okolicach Kostrzyna. Aha. No, tu jest cały szkielet. Kostrzyn został zniszczony praktycznie w 90%, w ponad 90%, także uległ praktycznie całkowitemu zniszczeniu, tak samo jak i te okoliczne wioski tutaj. No i później już odbudowanie po prostu szło bardzo powoli. Najcięższe, najbardziej krwawe takie walki stoczyły się na wzgórzach, właściwie o wzgórza Zelow. Tam zginęło około 50 tysięcy ludzi, z czego 30 tysięcy to byli Rosjanie.
No był to taki ostatni, że tak powiem, punkt oporu, punkt w marszu na Berlin. No pomału kończymy już tutaj spacerek, bo zmarzłam dosyć mocno. Zobacz, kolejna kość. O, kolejna kość jest. Z czego to by była? Myślę, że to akurat jest jakieś sarny. Bo na krowę jest zdecydowanie za małe. No tak, na krowę to na pewno jest za małe. No jest dosyć dużo tutaj tych kości. Tak jakby tam jeszcze dalej pochodził w tych zaroślach, to na pewno jakieś szczątki, szkielety by poznajdywał, nie? Poznajdowywał. Tam już słonko zachodzi. Szykuje się bardzo ładny zachód słońca. Zwijamy się pomału, bo jest dosyć chłodno. Zaczyna już mocno ciągnąć. Najprawdopodobniej na noc będzie przymrozek. Zmarzłam w ręce, zmarzłam w nogi. Buty sobie wzięłam nieodpowiednie. Spacer miał być krótki, no ale jak zwykle przeciągnął nam się. Pochodziłyśmy po lesie dosyć sporo. Zaszłyśmy za daleko, no i efekt jest taki, że zmarzłam. Jeszcze podjadę nad Odrę. Za chwilkę nagram, jak właśnie słonko zachodzi nad samą Odrą. Słuchajcie, dzisiaj jest niesamowita sprawa. Spadł u mnie śnieg. Niby nic takiego. Ktoś sobie pomyśli, o tam, wielkie halo, bo spadł śnieg. No, ale powiem wam, że u mnie to jest akurat niewielkie halo, bo ten śnieg, powiedzmy, spadł pierwszy raz od 2 lat. No i cieszę się tutaj, powiedzmy, z jego widoku. Jest to niesamowity widok. Wczoraj byłam tutaj na spacerze. Przyszłam jeszcze z taką nierealną nadzieją poszukać grzyba. Oczywiście obeszłam całe wydmy, nie znalazłam go. Spacer był przedni, że tak powiem, ale dzisiaj przyjechałam z powrotem, powiedzmy, na taki spacer zimowy, no bo spadł śnieg. I mało tego, że jest ten śnieg, to powiem wam, że tutaj pod sosną znalazłam podgrzybka. No, jest to wręcz niewiarygodne. Słuchajcie, jestem tak rozbawiona. Zobaczcie, rośnie on tutaj sobie pod sosną. Ma się dobrze. Jest to jeszcze taki, widać, w miarę młody grzyb. Zaraz go tutaj wykręcimy. No jest już zmrożony, widać, że jest zmrożony, no ale jest. No powiem, że radość mnie tak dzisiaj ogarnęła i nie wiem, czy bardziej się śmieję tutaj z tego, że znalazłam tego grzyba, czy właśnie cieszę się i raduję z tego śniegu, który tutaj pada. No powiem wam też, że dzisiaj rano wszyscy masowo ruszyli lepić bałwany, a ja grzyby zbieram. Zostawię go tutaj, nie będę go brała do domu. Wsadzę go tutaj z powrotem, niech on sobie tutaj dokonuje żywota. A może ktoś przyjdzie jutro na spacer, może z dziećmi przyjdą i znajdą go tutaj. Także wyobraźcie sobie, ile to będzie po prostu radości znaleźć grzyba w śniegu. Będą po prostu cieszyć się, że znaleźli jeszcze podgrzybka w nowym roku pośród śniegu. No ale de facto ja jestem pierwsza i ja jego tutaj znalazłam. No i teraz tak powiem wam, że zastanawiam się, czy ja zakończyłam sezon grzybowy 2023, rozpoczęłam sezon grzybowy 2021. W każdym bądź razie znalazłam grzyba w zimie pośród śniegu. No jest to po prostu coś fantastycznego. Napawa mnie to radością. No i tak powiem, że takim tym oto akcentem
pożegnam się z Wami w tym odcinku, a z racji tego, że jest już nowy rok, to życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego, aby ten rok nie był, powiedzmy, gorszy od 2020, żeby był lepszy, żeby spełniły Wam się wszystkie plany, marzenia. Przede wszystkim życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest akurat nie teraz najważniejsze. No i radości rodzinnej, radości takiej wewnętrznej, duchowej, radości z takich małych rzeczy właśnie, jakie mnie cieszą, chociażby z tego grzyba czy śniegu. Także życzę Wam tego wszystkiego. No i tak jeszcze na sam koniec chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Oliwiera z kanału Oliwier LL. Oli, trzymaj się, trzymam za Ciebie kciuki, życzę Ci dalszych spektakularnych sukcesów, abyś się rozwijał, aby nigdy nie brakło Tobie pomysłów do tworzenia fantastycznych filmów. Pozostań, Oli, zawsze sobą, osobą wesołą, skromną, taką, jaką jesteś. Także życzę Ci sukcesów, powiedzmy, zarówno w szkole na YouTubie, jak i również w życiu osobistym, prywatnym. Trzymaj się, Oli. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. No i tak dla wszystkich powiem, że link do kanału Oliwiera umieszczę w opisie. Zachęcam Was do jego odwiedzania, oglądania, do subskrybowania, czy nawet wspierania ciepłymi komentarzami, bo jest to kanał z pasją, tworzony na wesoło. Także no, bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. A ja się tutaj z Wami wszystkimi żegnam, również życząc Wam wszystkim, no tak jak mówiłam jeszcze raz, sukcesów, wszystkiego najlepszego. No i taki ostatni rzut tutaj na ten śnieg u mnie i tego grzybka. Tak jak mówiłam, zostawię jego tutaj, nie będę go brać do domu, bo w domu nic mi po nim, a tutaj niech być może cieszy jeszcze oko osób następnych, oby go ktoś tutaj jeszcze znalazł i miał nadzieję, że jest pierwszym jego znalazcą, aczkolwiek tak jak mówiłam, ja jestem pierwszym znalazcą i przypuszczam, że w ogóle jestem w tym roku pierwszą osobą, która znalazła podgrzybka. Także tym akcentem się już z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego.